mówiliśmy o praktykach studenckich i o stażach, o tym, że to jest z jednej strony dobry... Nie oddali raz na pętlę, jak się jedzie na pętlę, tam gdzie jest autobus i było jeszcze wcześniej, tam coś może być otwarte i czasem kierowca zanosi. Czasami są to koszty ponoszone przez studenta. A no właśnie, bo za niektóre praktyki czy staże wręcz student musi dopłacać. Słyszeliście o takich sytuacjach? Trzeba było łapać ten autobus. Czasami dopłacić, zapłacić. No, ale takie sytuacje kierowca ma u siebie. I tutaj jako NZS, jako Niezależne Zrzeszenie Studentów, proponowaliśmy w założeniach do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, do jeszcze ustawy 2.0, kierowca czasem coś trzyma i potem to właśnie tych kosztów poniesionych przez studenta w związku z tymi praktykami i stażami. No bo jeśli te praktyki są darmowe, a student ale kartka to komu potrzebna kartka? No bardzo nieopłacalne. Ale no jakich sytuacjach na przykład takich słyszeliście? Kiedy to się dzieje? Kiedy student po to, żeby pracować u jakiegoś pracodawcy w jakiejś firmie, jeszcze musi za to zapłacić. No tutaj myślę, że to jest głównie dotyczy z takich sytuacji bardzo praktycznych zawodów, gdzie po prostu student musi się stawić z własnym wyposażeniem, czyli mieć fartuch wykupiony, mieć jakieś zapewnione środki bezpieczeństwa. Takie rzeczy nie są tanie. Sam z własnego doświadczenia wiem, że jak na przykład czy to też na uczelni mam zajęcia laboratoryjne, to muszę się mieć odpowiednio atestowany fartuch i oczywiście okulary ochronne, no żeby się po prostu nic nie stało w trakcie laboratoriów. Jakby szkoła nie czuje się jakby tutaj jakoś zobowiązana mi zapewnić to bezpieczeństwo, tylko mówi, że nie wpuści mnie na zajęcie, jeżeli takiego sprzętu nie przyniosę. Czy też na przykład jakieś są wymagania co do komputerów, że na przykład nie mamy, albo jak chcecie korzystać w domu z odpowiedniego oprogramowania, na którym się posługujemy normalnie, na co dzień na uczelni, co musicie wykupić darmowo, musicie sobie wykupić licencję, tak? A takie programy zazwyczaj nie są tanie i są jeszcze też taki jest problem, że zazwyczaj są wydawane za granicą, więc trzeba jeszcze tutaj patrzeć na uwagę, mieć jakby na względzie kursy walut i takie problemy myślę, że napotykają studenci. Jakiego rzędu to są koszty? Powiedziałeś o tej odzieży ochronnej. Po to, żeby uczyć się w laboratorium, żeby zdobyć doświadczenia. Myślę, że to są koszty kilkuset złotych. Nie zawsze, ale w biedniejszych uczelniach, w takich, gdzie nie ma takiego finansowania, albo po prostu uczelni nie stać, żeby taki fartuch po skorzystaniu... Przecież tutaj nie ma numeru telefonu. Przykład dla drugiego. A gdzie są? Co są? Telefon jest, tylko że karty wiją. Niebo jest tutaj... No to na karcie są. Nie, telefonie nie psa. Kilkanaście tysięcy. Na telefonie, na metalu? Tak. Czy to, żeby ćwiczyć, żeby... To nie jest wymóg uczenia. Uznaję, że jak przez 30 godzin... No kontaktach, no to mówię, w kontaktach. ...przez semestr z oprogramowaniem, no to będziemy biegli tutaj fachowo, że jak przychodzimy na egzamin, a ja jestem do związku, jestem, to omieszka. Nie będzie mieli żadnych trudności, a jednak trening czyni mistrza. I uczniowie chcą potrenować. Zazwyczaj to jest, się ogranicza albo do biblioteki, która ma limitowany czas otwarcia, no albo po prostu... Ciągle jesteś w związku, 15 minut. ...swobodnie, żeby tutaj jakby nie było jakichś barier w dostępie do takich programów. Czyli jeżeli chcecie zdać egzamin dobrze z tego właśnie przedmiotu, bądź po prostu wykorzystywać potem te umiejętności w pracy, poćwiczyć je sobie, to liczy się to z dodatkowymi kosztami. Dokładnie tak. Zdarzało się, że któregoś ze studentów nie było na to stać? Zazwyczaj brać studencka jest dobrze zorganizowana i potrafi się podzielić i czy to rzeczami, czy to jakimiś pomysłami. Legalnie? Legalnie, no bo na przykład fartuch można... Znowu pojedziesz tam, będzie spał w rybniku, ciebie znowu opierdolą, że tak powiem. Nie pierdolą pod rybniki, ja nie wybieram. Kto to jedzie na drugi koniec Polski za jedną sprawą? Jak się jedzie, to Liczka to by miała 100 spraw do załatwienia, to wtedy jej się opłaca. A tak za jednym tym i ciebie wystawia, bo jego nie ma. I musisz wracać, spać na dworcu. Dzisiaj w nocy też spałeś na dworcu i masz skutek. Ja raz, dwa razy z nim się widziałem. To nie rozumiesz tego. Mówi się, że studia dzienne, studia stacjonarne są niepłatne. No nie jest to prawda, bo tak naprawdę no, tych opłat jest tyle, że one praktycznie mogą równać się czasami z tymi studiami właśnie płatnymi, studiami niestacjonarnymi.
bo są właśnie podręczniki. Muszą być koniecznie studia, bo przecież faryzeusze są jako uczeni w piśmie, na to przecież. Oczywiście tutaj nie w Piśmie Świętym, tylko w piśmie przez człowieka wymyślonym, ale nawet gdyby też i religijnym, to też przez człowieka wymyślonym. Faryzeusze, czyli tak zwani faryzieje. Jest wykorzystywany sprzęt fachowy, gdzie łatwo być mądrymi, chciałem się zepsuć i też trzeba pokrywać koszty. Niby są pracownicy, ale jakby no, uczelnia na przykład nie chce, żeby dla każdego studenta zapewnić odpowiednie szkło laboratoryjne. Ale ja nie jestem głodny na razie. No nie jesteś, ale to jest pod kubie. Darmowe studia dzienne są założone po to, żeby wyrównać nas, żeby dawać równy dostęp do edukacji. A w praktyce? Stać na nie najbogatszych? Myślę, że jakby założenia są dobre, tylko wykonanie już troszeczkę nie. Bo jest też taki myk, że coś nazywa jak stypendium. Nie będzie działać. Ale jak ty nasz raport pokazały, dwie trzecie osób nie zmusisz, ona się wezwie policję, będziesz miał i mam to w dupie i powiem Polsce, co ona robi. To nazywa stypendia rektora. A co to ją obchodzi? To, żeby spełnić dużo. Warunki, są odpowiednie służby, które się zajmą w swoim czasie. Kilka najlepszych osób. Na pewno nie teraz, potem one się zajmą. Nie wchodzi jakby pewna gradacja. Przecież wiadomo. Mam czwórkę. Nie jesteś dzieckiem i wiesz, są konsekwencje za głupotę. Albo matka, albo ktoś przyjdzie komornik i zabierze. Telewizor, szafę, meble. Ma bardzo dobrą baterię. Widziałeś, jaką dużą baterię ma. Gdzie ten telefon? Ładuje się. Wykazać, że dochody są bardzo niskie, no albo trzeba być naprawdę bardzo... Co? No, on był nienaładowany. Z stypendiami socjalnymi to jest ogromny problem, ponieważ tak naprawdę... Może i dobrze się stało, bo ja nie mam czasu tych wszystkich ładować. Osoby z takiego średniego pułapu, no zazwyczaj się na te studia stypendia nie łapią. Ładuje no i muszą szukać innych form finansowania, pracy, czy też mogą wziąć na przykład kredyt studencki, który ma bardzo niskie oprocentowanie, jest udzielany na bardzo preferencyjnych warunkach, aczkolwiek obecnie coraz mniej studentów właśnie ten kredyt bierze. A to nie jest trochę takie wpędzanie się w pułapkę, no bo jednak zaczyna się dorosłe życie od kredytu, który trzeba zwrócić, nawet jeżeli jest nisko oprocentowany. No tak, to jest trochę już takie nakładanie sobie pewnych zobowiązań. Aczkolwiek z drugiej strony ten kredyt spłaca się na bardzo preferencyjnych warunkach, bo spłacanie tego kredytu rozpoczyna się dopiero 2 lata po zakończeniu studiów. No i też będąc bodajże w 5% najlepszych koniecznie absolwentów danego kierunku, studia. Koniecznie, można liczyć koniecznie na umorzenie 20% wysokości tego kredytu. A wysokość kredytu, o jaki można się starać, to? Kredyty są wypłacane w comiesięcznych transzach. No tak, to ona nic nie ustaliła i po prostu ona na pewno do banku już nie przelewa. Albo dała domu, ty powiedziała, proszę mi wycofać cały ten konto bankowe i ty tak zrobiła, ty szukasz. Nie mogła dlatego, że ja to studentów absolutnie nie ma szansy, żeby ze ZUS-u przychodzą. Skorzystać, a ci, którzy korzystają, dostają kwoty jakiej wysokości mniej więcej, jak to wynika z waszych obserwacji, czy z waszej wiedzy. Ona ma chodzi o stypendia przez... Mogła już likwidować i tego ci nie powiedzą. Jak mogło, jak cały czas istnieje i co w Polsku? Istniało. Istnieje, bo sprawdzała. Istnieje, to cały czas jest. I kto ci to powie? No PESEL to jest, że PESEL do końca życia będzie miała PESEL. Tutaj jakby nie jest to połowa minimalnego... Niech pani już nie siedzi w kącie. Mysz tu jest, mysz. Radosław, jeżeli dobrze pamiętam. Panie Radosławie, pan miał szczęśliwe dzieciństwo, był pan wyczekiwanym dzieckiem i miał pan wspaniałych rodziców, którzy walczyli o pana i o swoje potomstwo. Ale nie wszystkie dzieci, nie wszyscy z nas mieli takie szczęście. Ja też byłam dzieckiem, dzieci nie mieli, tylko miały. O które rodzice zabiegali i walczyli
ale są rodziny bardzo poranione i my nie możemy traktować w ten sposób ludzi, nie możemy siebie w ten sposób traktować. Temat życia jest bardzo tematem drażliwym i bardzo tematem trudnym. Trudnym. Nie pluj tutaj do tego. Nie pluj. Są nie. Jak ja bym miał, już dawno S8, to bym żadnego abonamentu nie brał. Bo ja jestem sama członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No to 20 zł to i tak tanio. Co? Ten telefon. Tylko razy 36. Jednak bardzo mnie to martwi, że rzeczywiście ilość tych spraw, które należy zrobić, które należy w Polsce zmienić, jest bardzo duża. I martwi mnie to, że po prostu czas mija, a nie jesteśmy w stanie tego zrobić w tym czasie, kiedy jesteśmy już od tych dwóch lat. Niemniej jednak zrobiliśmy dużo, jak ale to nie zmierza. My jako ludzie po prostu musimy wiedzieć jedno, że prawo do życia to jest prawo naturalne, najważniejsze. Tu nie ma o czym dyskutować. Każdy człowiek powinien mieć prawo się urodzić i nikt nie powinien mu tego zabronić. Rodzice powołują to dziecko, powołując A ty ktoś dziecko, mówi, że nie? Świadomie czy nieświadomie. Działając w tej kwestii, by je powołać, muszą być świadomi, muszą być odpowiedzialni. Czy to rodzice mają lat 20, 18, czy 30, czy 50, to nie ma znaczenia. Tu jest futerał do tego. W związku małżeńskim, czy sakramentalnym, czy nie sakramentalnym, czy w związku partnerskim, czy jak to inaczej nazwać. To są ludzie, którzy powinni mieć świadomość, że poczęli tak. No bardzo dużo. No i to z tego? 220, to ja biorę 2,5 tysiąca i se spłacę. Ale zdaj się z tego sprawy, jak nikogo nie weźmiesz, to ja sobie to wezmę i wtedy bym to chciał abonament. I musimy zrozumieć jedno. I co ty zrobisz? Żeby... No to przecież u Pawła się jeden ładuje, tutaj masz drugi, ile chcesz mieć telefonu 3. A to się nie posłucha. A ty ile masz? 9? No ale ty nie chcesz mieć nawet dwóch telefonów, bo drugi sprzedajesz. No to gdzie ty 3? A ty chcesz nie, sprzedać. A ty też nieraz sprzedajesz jeden telefon. Sprzedajesz jak potrzeba. A ty sprzedajesz jak nie jest potrzeba. Kiedy się mój sprzedałeś i co? No i co? Co to za argument? Była potrzeba taka. Co to za argument? A ty sprzedajesz, a wy sprzedawać. Bo jest. A tam Zaleski mówi, a weź mi telefon na abonament. Aha, niech se weźmie. Nie widzieć. No kan ma tam tego Staśka gdzieś pod ręką, który mu zresztą uciekł. Ja po to zastanawiam się, jak to urodziło. Będzie płacić. Nie słuchali uprzejmych lekarzy. Ja mu wezmę, a ja z tego będę miał ciekawe. Nie wierzyli ich słowom. Po prostu pozwolili temu dziecku tak się urodzić. Dziś to dziecko chciałby. Jest w pełni zdrowe, proszę Państwa. Zaleski by chciałby. Słyszy, widzi, świetnie się rozwija, fantastycznie mówi. Zawsze świetnie się rozwijało. Ale jest tak. Była to bardzo ciężka ciąża. Mówią o dzieciach, które rodzice mordują, bo rodzą się debilami i w łeb młotkiem. Koniec. To jest bardzo mało. To jest bardzo szalenie mało. To nie jest żaden powód, żeby dziecko zabijać. I mówię to też świadomie, ponieważ jestem matką dwóch dzieci. I wiem, jakimi w cudzysłowie specjalistami są dzisiaj położnicy. Niestety większość z nich pracuje na bardzo starym sprzęcie, przyjmując prywatnie, biorąc ogromne honorarium. Różnie jest, też się dopłaca. Jest i tak, i tak. A na ten, co ja mówiłam, na tamtego samochodu, to nie dopłaca się nic. Zapytałam się. Stary sprzęt, albo sprzęt jest w ogóle. Nie potrafią go obsłużyć, albo kompletnie nie znają się chyba na zasadach, które powinni. Tylko tu nic nie kasu, bo skasowałeś pewnie coś. Tu. Ja pochodzę z miejscowości. Bo ja tu nagrywałam filmy, to więc jeżeli są, niech będą. Ja to potem prześlę sobie na ten. To jest śmieszne, ale to jest prawdziwe. Reszta lekarzy nie ma pojęcia, gra psycholożka. I raz mówię, co? Dziewczynka, jak duże dziecko, może się ładnie obróci, to już widać. I do czego zmierzam? Nie wystarczy tylko zabronić zabijania. Czy ustanowić, że rodzic ma... kobieta, która po prostu, której dziecko i której, która jest zdrowa do tego, żeby je urodzić.
bo my zabijamy to ale jest dalej tańsze niż mieszkanie prywatne. Mieszkanie trzeba sobie tańsze kupić. No i te warunki są przede wszystkim dużo lepsze niż w takich akademikach, jakie mamy teraz. To jak sami studenci oceniają swoją sytuację finansową? Bo to jest taki moment w tym raporcie, który dla mnie trochę zaskakujący. Duża część zdania, duża część badanych nijak nie ocenia. To znaczy oni po prostu nie potrafią powiedzieć, czy są zadowoleni. Ja na pocztę idę, bo ja mam na poczcie do odebrania właśnie telefon. Studentów, skąd to się może brać, jak sobie idzie? Myślę, że to też może troszeczkę... Do Playa nie pójdziemy, bo ci nie dadzą jeszcze. Ty nie dadzą, bo już ja brałam dwa. Ty tylko rozumiesz? T-Mobile? Raz pierwszy muszę podawać sami decyzję. Nic, teraz nie będę brała. Trzeba się powstrzymać. Oczywiście cały czas rodzice służą pomocą, ale ostateczna decyzja już należy do tych ludzi. Też jest, myślę, że ciężko się odnaleźć, zorientować, jak to było, jak w sensie, czy te koszty są wysokie, czy niskie, no bo... Ty nie powiedziała, że tam jest za 9 zł, pamiętasz wtedy na jubilerski, co ona mówiła, przypomnij sobie. Czy kupić tańszy prąd do mycia naczyń, czy droższy, czy tam... Żeby mieć odbite tylko na adres e-mailowy jej. Rachunki, tam 2 czy 3. A to ty, a nie ja. No. Część osób, które myślę, że to są myślę, tych osób, które już troszeczkę dłużej studiują na troszeczkę naprawy i pierwszy szok. Ty ja wiesz, dorosłości. To na bieżąco się. Mogą określić, czy... Czy ją ugodziwie? Czy też po prostu w stanie, w jakim jest ich życie, to jest po prostu jakaś kompletna porażka. I tutaj też jakby wchodzi, zadaliśmy pytanie, czy z tych ich dochodów da się jakoś odłożyć pieniądze. I tutaj ja bym pozytywnie zaskoczony, jak przyszedł na mnie przykładając wyniki, że jednak polscy studenci powoli, ale powoli, czasami regularnie, czasami nieregularnie starają się odłożyć jakąś pieniądze na przyszłość, żeby mieć pewne zabezpieczenie. Czyli oczywiście mówię tam jakieś kwoty poniżej 200 zł, 50 czy 100 miesięcznie, dosyć nieregularnie. Ale jednak już jakby takie myślenie gospodarcze, myślenie przedsiębiorcze się uruchamia u tych młodych ludzi. Przed Azorem jeszcze się wtrącę. Wysyłają takie, żeby dać parę groszy. Człowiek jest biedny, no trzeba powiedzieć prawdę w oczy. Ale jest wesoły, ponieważ poznaje wielu nowych ludzi, nabywa doświadczenie właśnie, uczy się życia. No i to się tak równoważy, można powiedzieć. Więc mimo braku tych pieniędzy to prowadzi życie wesoło. Czasami też radzi sobie w inny sposób i na przykład chyba wyjeżdża za granicę pracować do Reś. Ja znam takie sytuacje ze swojego otoczenia najbliższego, kiedy dziewczyna, która chciała studiować kierunek, który był możliwy tylko na uczelni prywatnej, był kosztowny, wyjechała na wakacje na 3 miesiące po to, żeby zarobić, potem mogła się za to utrzymać. To jest też coś, co pojawiło się w waszym raporcie, że studenci w bardzo dużej części przynajmniej myślą o tym, za granicę. Zgadza się. I właśnie tego mi brakowało w reportażu trochę, bo tych studentów, którzy wyjeżdżają na tak zwane saksy na zachód, jest naprawdę sporo. No i jest to zazwyczaj taka praca sezonowa, czyli praca wakacyjna, 2-miesięczna, 3-miesięczna. No ja znam to z własnego doświadczenia, ponieważ przez 3 lata jeździłem do Holandii, gdzie jeździłem na zbiory, jeździłem na Wyspy Brytyjskie, gdzie pracowałem jako kelner. No i to jest właśnie takie połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo można odłożyć troszkę pieniędzy na to właśnie studenckie życie, które się będzie prowadzić od października i można poznać trochę świata i przede wszystkim podszkolić język. A ten pierwszy moment to był szok, kiedy wyjechałeś po raz pierwszy za granicę do pracy, ile miałeś wtedy? Znaczy przede wszystkim szokiem był dla mnie wyjazd do Szkocji, bo tam jechałem sam i pierwszych znajomych poznałem jakby na miejscu dopiero. To była praca w takim bardzo odludnym miejscu, gdzie z Glasgow, z lotniska musiałem dojechać jeszcze 7 godzin w szkockich górach. No i musiałem praktycznie cały czas mówić po angielsku, stykać się z angielskim, z językiem obcym na co dzień. Ale jak mówię w szkockim, to było w szkockim, nie? Ale jakoś do tego przywyknąłem. Było bardzo, bardzo pozytywne.
Dlatego wspominam ten okres bardzo ciekawy. Pieniądze powinny być na skupie, no człowiek oczywiście zapewniły kilka miesięcy takiego spokojnego życia. I no właśnie, to jest jeszcze też chyba rzecz, której student potrzebuje, to znaczy możliwości zarabiania pieniędzy albo szukania najróżniejszych możliwości, takich, które by im się przydały też w tej pracy zawodowej już po studiach. Ale są te możliwości dostępne podczas studiów, jakiś inkubator przedsiębiorczości, jakieś właśnie może staże praktyki, ale takie na serio traktowane, a nie jako... Tak, wykorzystywanie tylko taniej siły roboczej, czego studentom potrzeba podczas studiów jeszcze tak, żeby mogli i zarobić, i się rozwinąć, i zdobyć doświadczenie, a jednocześnie, żeby nie przychodzili na egzaminy, na kolokwia wyczerpani, niewyspani. Jakie pomysły? Ja bym powiedział, że to jest temat jak rzeka. Tutaj byśmy mogli zacząć rozmowę od tego, jak w ogóle zaprojektować studia. Po prostu, żeby te studia przygotowały ludzi potrzebnych na rynku pracy. I żeby, tak jak kiedyś rozmawiałam z jedną z moich profesorów, żeby studia były taką kuźnią, jakby, które się jakby zawsze będą potrzebne, przydatne, ale taka wiedza nabyta, jeżeli teraz się uczy w zawodówkę, to zawsze można nadrobić w biegu. Czy to jakoś na jakichś kursach, czy się podszkolić, ale takich pewnych umiejętności, które są przydatne na całe życie. To był taki pierwszy postulat. Tak, żeby uczelnie nauczyły nie tylko i wyłącznie sensu stricte teoretycznych rzeczy, to co jest dostępne w książkach, to co możemy w ciągu minuty sprawdzić w internecie, żeby tak coś, co jest praktyczne, co jest kreatywne, co rozwija, no i żeby uczyły odwagi. I żeby uczyła eksperymentowania w takim życiu, żeby się nie bać zaryzykować, żeby podejmować tego ryzyka, żeby coś po prostu spróbować. No i oczywiście zachęcać do praktyki, bo się zdarza jeszcze powiedzieć, że takie osoby, które przez 5 lat siedzą w książkach i później wychodzą na rynek pracy i mówią o rynku pracy. Jestem, a rynek pracy mówi, ale ja nie jestem tego zainteresowany. Z takich rzeczy na teraz to przede wszystkim, żeby praktyki były płatne, żeby student nie był darmową siłą roboczą, tanią siłą roboczą. Wręcz można powiedzieć czasem niewolnikiem, który pracuje za kubek herbaty albo kawy, tylko żeby dostawał no, przynajmniej te 300-200 zł, żeby nie pracował za darmo, bo i też wtedy taki student ma lepszą motywację do takiej pracy, przychodzenia do takiej pracy i lepszego wykonywania swoich obowiązków. Z punktu widzenia pracodawcy to często wygląda tak, że musi poświęcić dodatkowy czas, oddelegować jakiś pracownika, który takiego studenta uczy i ponosi już koszty. Tak, zgadza się. No a student opłacany, no to student wydajniejszy. Ale też od razu powinien być bardziej perspektywiczny, przyjmowany, że od razu pozyskuje gotowego, wyszkolonego pracownika. Tylko student broni pracę i mówi, dzwoni, Czarek, mam dla ciebie pracę, ty wiesz, to już znasz zasady działające w firmie i przychodź do nas pracować. Jakby taki aspekt jest pomijany przy tych praktykach, że można sobie wyszkolić pracownika, tylko trzeba z nim zaprowadzić jakieś godziwe warunki, tak? A nie jak bardzo często się ludzie zarażają po prostu do danego pracodawcy, no bo wyzyskali go przez 3 miesiące i później wszystko pozostaje bez echa. Różnie można też postrzegać wyniki tego raportu. Z jednej strony można powiedzieć, aż 50% studentów pracuje, z drugiej strony można powiedzieć, tylko 50% studentów pracuje, co zresztą, kiedy będą to doświadczenie, teraz sytuacja na rynku pracy wygląda tak, że wyłącznie po studiach właściwie nie można liczyć na dobrą pracę. Tak, szklanka może być zawsze albo do połowy pełna, albo do połowy pusta. A ma parysowane kobiety. Studenci też to zauważają, że takie wąskie kierunki, jakie teraz powstają, jednak nie są, nie można z tym bardzo mocno związać w przyszłości, ale praca w podobnych, właśnie tak to mówię. Miał wyjątkowe szczęście. Dzięki tej Macią, kto go z więzienia wyciągnęła, bo by jeszcze cały czas siedział. I potem jeszcze jakby sobie na rozprawę go wzięli z więzienia, to by jeszcze go wsadzili. ...która się wdziera przez zakamarki z Unii Europejskiej do naszego kraju, utrzymać poziom wykształcenia, poziom życia w wartości naszych dzieci, taki, jakie my otrzymaliśmy lub też nasi przodkowie.
A nam te możliwości polscy księża się bawią. Orgie na plebanii, orgie, wibratory i litry alkoholu. To został na plebanii, został do tej książki. Cały bacza miłości w pożądaniu Marcina Wójcika. Czyli jak rodzimy dziecko, nie mamy możliwości, nawet przy dobrej kwalifikacji, zrealizowania na przykład porodu w domu. Zamieszkał kolejny ksiądz, jego także zaciągnęli do łóżka. Bożena, kolejna rozmówczyni Wójcika, umawia się wyłącznie z duchownymi Tadeusza poznała w szpitalu. Bożena ma 42 lata, jest recepcjonistką w hotelu, mieszka sama w dwupokojowym mieszkaniu. Z duchownymi umawia się, bo są zadbani, delikatni i pachną kadzidłem. W dodatku nie mają zobowiązań żon, dzieci, alimentów, płacenia. Ma cały pytał, gdzie ta moja ogolona mieszkanka? To mi zostaje odebrane. Kolejna rzecz, która zostaje mi odebrana jako mamie, to to, że jest ustawa, słyszałam, pewnie pan poseł również, o POZ, także już w szkole mają decydować za nas. Co dziecku podać, czy dziecko szczepić i badać bez naszej zgody. I wszystkie rzeczy, które państwo wykonujecie dobrze, w tle tego, o czym przed chwilą powiedziałam, zaczynają dla nas zanikać. W sensie nie, przestajemy widzieć jako rodzice dobro, które robicie, ponieważ jest wykonywany największy zamach na to, czyli na nasze rodzicielstwo i na nasze dzieci. A każda matka, każdy ojciec, każdy rodzic, który rzeczywiście kocha swoje dziecko i nie postrzega go jako człowieka, którego tylko należy ubrać i wyżywić, jakkolwiek, żeby przetrwało, tylko wkłada serce w wychowanie, będzie bronił tego dziecka w pierwszej kolejności, tak? Ponieważ to nasze dzieci będą solą tej ziemi, jak powiedział to Jan Paweł II. W związku z czym ja bardzo prosiłabym, jeżeli mógłby pan poseł zanieść te informacje dalej, o to, żeby nie odbierać rodzicom możliwości, zgodnie z prawem konstytucji, na pierwszej linii o decydowaniu o swoim dziecku, żebyśmy mogli mieć partnerów was i partnerów w nauczycielach, a nie odwrotnie. Ja nie chcę być partnerem nauczyciela, znaczy w sensie takim, że nauczyciel będzie wychowywał moje dziecko, a ja mam się zgadzać wiernie na jego pomysły. Nie chcę się zgadzać na pomysły rządu, które ingerują w wartości, które pielęgnujemy od wielu, wielu lat, od wielu korzeni. Więc gdybyś pan poseł zechciał się do tego odnieść, byłabym bardzo wdzięczna i zobowiązana. Dziękuję za te parę słów. Szczęść Boże i życzę zdrowia i bardzo, bardzo przemyślanych i dobrych decyzji oraz nie tracenia kontaktu z nami, bo to jest klucz. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Pani Katarzyną, pozdrawiamy. No, najpierw podziękuję za piękne świadectwo, bo wcześniej głosy mówiły o tych osobach z najbliższego otoczenia, które no, zetknęły się z tym problemem tych nietrafionych prognoz lekarskich, bo Pani tutaj dała piękne świadectwo swoim życiem i teraz przedstawiając to nam, bo Pani, niezależnie od tego ryzyka, które było Pani przedstawiane, Pani urodziła te dzieci, wiemy też, że prognozy okazały się nieprawdziwe, co tylko potwierdza fakt, że dokonywanie przerwania ciąży na tej podstawie, że jest taka prognoza, jest bardzo kruchą podstawą, niepewną. Ale też bardzo ciekawa była dalsza Pani wypowiedź. Ja jestem właściwie przynajmniej kierunkowo we wszystkich tych sprawach po Pani stronie, to znaczy uważam, że rodzice powinni mieć możliwość prowadzenia edukacji, wychowywania, także podejmowania decyzji w zakresie zdrowia. Co do zasady, to rodzice powinni decydować. Każde inne rozwiązanie, wydaje mi się, prowadzi na manowce. W sprawie edukacji domowej kilkakrotnie próbowałem na rzecz Państwa środowiska edukatorów taki domowych, nieposłuszny jesteś i dlatego masz za karę. Co? Nie przyszedłeś na noc? Będę w tych spać. Działaniach konsekwentnych. Dlatego wszystko mówisz. Taka jest kara. Która jest przekonana do tego, aby państwa wspierać. Się pytaj co? Na razie być może te nasze działania nie odniosły. Zaraz wezmę siostrę zakonnicę. Będzie.
odpowiedź. Mam nadzieję, że uda się przekonać. Siostra zapomnijcie. Przyjdź tutaj. I że jakby ta swoboda i wsparcie, znaczy z jednej strony swoboda, jeśli chodzi o edukację, a nie czarno. Wsparcie ze strony państwa. Nie będą się zmieniać. Uważam, że to jest prawo i prawo. Bardzo dziękuję za ten głos. I dla pani Katarzyny też serdeczne pozdrowienia i życzymy. Świeci, bo to się świeci od tego światła. No ładuje czy nie? Święty DLR od patrona właśnie. To samo jest. Oczekujących na narodowe potomstwa. Święty DLR to Daniela. Zapraszam dla was. No nie pokazuję, że się ładuje. Rodziców mam w stanie był usłyszane wszelkie potrzebne łaski tego. Czego wyłączyć i włączyć. A my nasz dzień zajmuje się sprawa prawna ochrona życia i rodziny. Naszym gościem jest pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Na zegarach niespełna 4 minuty po godzinie 23. Chwila oddechu, SOS, Ja chcę żyć, Małgorzata Jakubiec i Alicja Adamowicz. I za chwilę po chcę żyć, każdy chce żyć. Ja najmniejszy o świcie życia. Pięknie śpiewa, wspaniale. I gitara. Ma duże takie te dali na palce duże, duże miejsca, bo niektóre telefony mają wąskie takie, że się palec nie mieści, a tutaj ma duże takie, także to jest dobre. Także proszę państwa, Radio Conchita nasze tu jest atakowane przez przeciwników, jakieś SMS-y tu napływają, chcą coś powiedzieć i zasugerować. Zaczyna się obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiemy doskonale, że wolność my Polacy mamy w genach, ale czy jedność jest częścią naszego narodowego DNA? W studiu ze mną młodzi ludzie, przedstawiciele młodzieży korporacyjnych instytucji i stowarzyszeń młodzieżowych i nie tylko. Dzisiaj z nami w studiu Michał Moskal, Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Daniel Witowski, Klub Młodych Kukiz 15, Bojan Skok, Mateusz Pławski, Młodzież Wszechpolska. Michał Jurek, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska. Oraz Jarosław Marciniak, dzisiaj przedstawiciel młodego pokolenia Komitetu Obrony Demokracji. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jak dzisiaj młody człowiek postrzega niepodległość? Zacznijmy od Mateusza. Myślę, że tutaj chociażby nasze środowisko, to co zawsze podkreśla, czyli że dzisiaj niepodległość czym jest bardzo mocno zagrożona? Zagrożona jest chociażby... Ale czym jest? Czym jest niepodległość? Niepodległość to jest po prostu i zwyczajnie
suwerenność i możliwość samodecydowania w przypadku państwa i narodu. Tak? Suwerenność narodu. Możliwość samodecydowania. Możliwość podejmowania suwerennych decyzji. Czym jest dzisiaj zagrożona? Zagrożona jest chociażby unijnym dyktatem. Mamy z tym do czynienia w przypadku chociażby próby narzucania nam kwot imigrantów, z czym mamy do czynienia, różnego rodzaju regulacje. Tym jest zagrożona dodatkowo multikulturalizm, laicyzacja, która niszczy narody. Tym jest zagrożona niepodległość, ponieważ mocny fundament, mocna tożsamość narodowa to jest podstawa. Świadomy nam to jest podstawa. Między innymi właśnie Marsz Niepodległości, którego jako Młodzież Szef Polska jesteśmy współorganizatorami, do tego nawiązuje. I to jest bardzo ważne. I trzeba to podkreślić. Ponieważ ale dzisiaj jest w czasie, to taka uniwersalna w czasie, wersja, jest jedno, definicja słowo. Niepodległości w czasie, dla wszystkich. W czasie globalizacji, szkodliwej globalizacji, ponieważ jest to trend szkodliwy, bardzo ważne jest, żeby podkreślać właśnie rolę dzisiaj niepodległości, suwerenności, niezawisłości. To jest podstawa. Jest z nami w studiu Jarosław Marciniak. Czy młode pokolenie KOD zgadza się z tym, z tą definicją niepodległości bez Unii Europejskiej? Ja w ogóle jestem zaskoczony takim podejściem, bo to jest oparcie definicji niepodległości na byciu zagrożonym, na byciu przeciwko czemuś. A dla mnie niepodległość i dla sądzę, wielu młodych ludzi w Polsce to możliwość samostanowienia, tak jak kolega powiedział, ale niestety żyjemy w XXI wieku. Żyjemy w takich warunkach, że musimy współpracować, musimy To niestety musimy współpracować? No, niestety, patrząc na argumenty kolegi, wygląda to w ten sposób, że nie jesteśmy w stanie się wyrwać nagle w okowy XIX wieku. No jak to musimy współpracować, kiedy mam wrażenie, że te dwa środowiska, właśnie Młodzież Wszechpolska i Komitet Obrony Demokracji w ogóle nie współpracują. W ogóle nie ma tego porozumienia. Być może tak na tą chwilę to wygląda. Ale w przyszłości będzie jakaś współpraca. W przyszłości, jaka przyszłość będzie, nie wiadomo, no patrząc na hasła, które były chociażby wznoszone na wczorajszym marszu. A ciężko mówić o współpracy z kimś, to mówi, że jest anty wszystkiemu. Mateusz, mogę się odnieść, to znaczy myślę, że nasze środowiska, to znaczy my jako środowisko narodowe i przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji opieramy się na tak różnych fundamentach. Nie będę ukrywał, że my uważamy, że to, co mówi Komitet Obrony Demokracji jest po prostu szkodliwe dla Polski. Ale co konkretnie? Co jest szkodliwe? Właśnie to słyszeliśmy, te trendy powiedzmy globalistyczne. Ja się odniosę pokrótce, więc tylko dokończę, że współpraca no oczywiście nie jest możliwa, dlatego że my uważamy, tak jak podkreślamy, że chociażby w Marszu Niepodległości ludzie, którzy uważają nawet i państwo za najwyższe ziemskie wartości, a tutaj naszym zdaniem zdecydowanie Komitet Obrony Demokracji nie uważa tych wartości za najważniejsze ziemskie. I tylko jeżeli mogę się odnieść do tej kwestii właśnie dzisiaj w czasach tego rozmycia, tej globalizacji, wyjątkowo ważne jest podkreślanie właśnie tej suwerenności, podkreślanie tego, jak bardzo to jest ważne. I my uważamy, my nie jesteśmy anty wszystkiemu, my właśnie jesteśmy pro mocnemu narodowi, mocnemu państwu, tożsamemu narodowi. Narodowi, który posiada mocne fundamenty. Czyli my nie jesteśmy anty, jesteśmy pro narodowi. Że tutaj na razie tego pola współpracy nie widać. Zobaczmy, czy to pole współpracy jest u innych gości. Jest z nami Daniel Witowski, Klub Młodych Kukiz 15. Jak spędziłeś święto niepodległości? Jak postrzegasz niepodległość? Jak co roku uczestniczyłem w Marszu Niepodległości, co już zresztą zapowiadałem w poprzedniej audycji. No to co, my mamy tę kartkę. Natomiast dla mnie niepodległość to samostanowienie, ale to jest na tym kącie dzieci? To możliwość wdrażania i egzekwowania prawa czy 68? W ściśle określonych granicach państwa. No to nie płaciły. I tym jest pokrótce niepodległość w dzisiejszych czasach. To jest też możliwość stawiania oporu, jeżeli chodzi o jakieś naciski zewnętrzne. Tutaj kolega zajawił chociażby Unię Europejską, chociażby takie zagrożenia jak poprawność polityczna. Jest to także silna armia, która jest w stanie bronić granic. To są te wyznaczniki, te predykaty właśnie suwerenności i niepodległości. Czy my potrafimy docenić wolność? A za tamtego playa to tam już jest. Myślę, że robimy to rokrocznie, może będzie dopłacić. Święta Niepodległości. No, mamy wiele zgromadzeń. Każdy tutaj celebruje ten dzień w taki sposób, jaki uważa za stosowny. Mi się to może nie podobać. Mi się to może podobać także. Ja chodzę na Marsz Niepodległości. Zahaczyłem wczoraj z ciekawości o obchody tutaj takiej bolszewizującej lewicy, która zebrała się na placu Politechniki. No nie podobały mi się hasła tam wygłaszane. Natomiast no, rozumiem, że jeżeli coś odbywa się w granicach prawa, to ci ludzie mają... Dobrze, ale to ja rozumiem, że mogła ci się ten marsz nie podobać, ale dalej będziemy w audycji zmierzać do tego, że jednak niepodległość powinna być czymś, co Polaków jednoczy. To w takim razie spytam, co ci się podobało w tej, jak nazwać, bolszewickiej
manifestacja. Nie powiedziałem, że to była bolszewicka manifestacja, tylko była organizowana przez środowiska, które odwołują się do haseł, które no, można byłoby podpiąć. Co ci się podobało? Nic mi się nie podobało. Musiałoby się coś podobać? Sam fakt, że korzystają z tej wolności, o którą walczyli nasi przodkowie, no to jest ta jedyna rzecz. Natomiast nie mogę tutaj pochylić czoła nad hasłami precz z kapitalistycznymi pasiprzuchami, tak, czy precz z zyskiwaczami. No, to są całkowicie obce dla mnie argumenty i hasła. Jest z nami Michał Moska, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Jak postrzegasz niepodległość? Jak ludzie, młodzi ludzie z Forum Młodych postrzegają niepodległość? Mi się wydaje, że w tej rozmowie, którą tutaj rozpoczęliśmy, brakuje tak naprawdę jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby zamknąć tą definicję niepodległości, czyli siły gospodarczej państwa. I to jest rzecz, która jest w zasadzie w tej chwili nierozerwalnie związana z suwerennością narodu. Mówimy o świadomości narodowej, tak, to jest bardzo ważne. Mówimy o tym, żeby mieć to poczucie, że jesteśmy Polakami, żeby być z tego dumni. I to jest niesamowicie ważne. Oczywiście, ale musimy pamiętać, że Polska jest również częścią Europy i z tą Europą współpracujemy, będziemy współpracować, chcemy z nią współpracować i również to ma sprawiać, że przez to nasz kraj będzie coraz silniejszy również. Potem były problemy, pytania bardzo trudne. A, to się tu najstarsza siostra jest chirurgiem, była potem zresztą pierwszą w Sejmie po transformacji państwa polskiego. No tak. I tu chciałam jeszcze powiedzieć, rodzice mają bezwzględnie prawo do wychowania swoich dzieci, ale również i do dbania o zdrowie. Nigdy nic z nas, ani siostra, która jest lekarzem, ani żadnym z nas nie było nigdy zaszczepiony. Ja też uważam, że współczesna medycyna doskonale nas informuje, czym są szczepienia. I tutaj wielka prośba do Prawa i Sprawiedliwości. Szczepienia nie mogą być obowiązkowe. I grożenie rodzicom, pozbawianie praw rodzicielskich z powodu niewykonania szczepienia jest po prostu zamachem na wolność człowieka. Jest po prostu systemem niewolniczym i tutaj wydaje mi się, że jest to obowiązek rządu, żeby takich spraw nie wprowadzać. Są w Europie, w Niemczech, w Danii, w tylu krajach nie ma obowiązkowego szczepienia. Dlatego nagle przemysł farmaceutyczny ma zarabiać pieniądze na szczepienia z dzieci w Polsce. To tyle. Dziękuję bardzo za audycję. Jestem szczęśliwa, że mogłam powiedzieć to właśnie i uważam, że prawo do życia ma każde dziecko i każdy człowiek. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Bolesławu, pozdrawiamy Panią serdecznie. Panie pośle. Tak jak Pani powiedziała, prawo do życia jest prawem fundamentalnym, sprawa jest niezwykle istotna. Kwestia obowiązku szczepień jest kwestią, która w ostatnich latach budzi coraz więcej dyskusji, wątpliwości medycznych. Ja nie jestem specjalistą z zakresu medycyny, więc w szczegółowych sprawach trudno mi się w tej materii wypowiadać. Ale tak jak odpowiedziałem koleżance, powiedziałem pani, która dzwoniła wcześniej, która dała takie piękne świadectwo. Kierunkowo uważam, że to rodzice powinny, to na rodzicach spoczywa obowiązek i to rodzice powinni decydować o sprawach dotyczących wychowania i zdrowia dziecka. No w innym przypadku przekazujemy tę kompetencję państwu. Uważam, że to nie jest dobry kierunek. To rodzice odpowiadają za wychowanie i dorastanie swoich dzieci. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Nie będę pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz zawsze. Powiem serdecznie. Nie chcę tylko powiedzieć numer karty. Chciałam ten, tylko odnieść i nawiązać do jednej wypowiedzi właśnie dla mnie, że rzeczywiście kwestia obrony życia człowieka jest sprawą fundamentalną. I to powinno być obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Czyli tutaj nie tylko w aspekcie działania antyaborcyjnego, ale po prostu także w konsekwencji dalszej, czyli żeby człowiek starszy mógł spokojnie dotrwać swojego czasu, a nie żeby mu go przyspieszano. I niestety za tak zwanego pierwszego PiSu kwestia
Jestem mądra kobieta. Gdzie znalazłeś? Która poprzez jakieś zajęcia albo inne projekty została zafałszowana i nie przeszła, stała się przyczyną i wielu z nas tak to postrzega, że po prostu PiS wtedy po raz pierwszy poprzedni film przepadł. Także jest to, myślę, że Bóg błogosławił takie działania. Numery, i prędzej uda się Państwu w tej chwili na razie, dobrze, niech to będzie zatrzymać aborcję, ale potem jeszcze w ogóle przeprowadzić to obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, jeżeli to przejdzie całkowicie przy ogromnych wrzaskach i krytyce przeciwników. To jest, na to trzeba się nastawić. Bo przecież wiem, że jest jakaś równoległa ustawa tutaj te poszerzenia. Im prędzej uda się to przestać. Tak samo sprawa jest wolnych niedziel. To jest sprawa podstawowa, wolne niedziele. Bo to jest nasze prawo jako chrześcijan. Myślę, że błogosławieństwo Boga wtedy będzie nad rządem i będzie mógł dalej przeprowadzać swoje działania i uzyskać następną kadencję, bo żeby się z tym wszystkim zmieścić, to ta jedna kadencja nie wystarczy. Druga sprawa to jest, tak chciałam powiedzieć, z wielką przykrością odebrałam ten telefon pana Radosława, albowiem trauma dzieci, którzy przez 40 parę lat nie oglądają własnego ojca, który się dzieci nie interesuje, to w tym momencie nawet płacone alimenty staną się nędznym ochłapem w stosunku do braku relacji. Więc nie powinniśmy tak oceniać. Jest to takie bez miłości podejście i po prostu bez zrozumienia. I ostatni aspekt, ten właśnie szeroko poruszany, że ludzie mają pełne prawo do decydowania o własnych dzieciach. Może się należą, albo siedźcie. Moja córka prowadzi tą edukację domową i to chyba się narzekają, że im się to pewne rzeczy utrąca. Ale jak ja widzę, jakie są owoce tego wychowania, widzę, mogę postrzegać naocznie. To jest najlepsza forma, oczywiście, jeżeli nie ma przygotowania. Teraz oczywiście szkoła się będzie zmieniać, ale to jeszcze ten walec wymaga po prostu, zanim się zatrzyma, to jeszcze troszeczkę potrwa. I też dużo wchodzi rzeczy, których trzeba się pozbyć, a które już weszły. Także nie jest to takie oczywiste. W związku z tym będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli pan poseł będzie tak jak obiecał, że zawalczy o tę edukację domową, ale także, mimo że dokładnie może kwestia tego, że nie jest zorientowany, ale chciałbym, żeby też zawalczył i naciskał może odpowiednie osoby, które są bardziej zorientowane właśnie o tą sprawę. Organizatorów spoczywa w obowiązek porządku, to on decyduje, kto w tym masz uczestniczy, kto nie. Można się zwrócić do policji, że ci panowie z tym transparentem nie są uczestnikami marszu, także ich wyprowadzić. Dlatego powinniście poprawić organizację i to, o czym mówicie, że ta organizacja jest świetna od 2 lat, pokazuje, że jednak nie, bo pozwalacie na to, że uczestnicy tego marszu, który się pan wybiera, tych transparentów właśnie chyba. Ale to nie jest równoznaczne z wyparciem. W każdym razie przyzwalacie na to, żeby takie transparenty były na waszych marszach. W pełni je w związku z tym akceptujecie i wypieranie się ich w tym momencie, że to nie to są uczestników, nie organizatorów, jest po prostu śmieszne. No ale z drugiej strony w takim razie pytanie do Michała, jak z twojej strony ta organizacja powinna wyglądać, czy na przykład powinniśmy założyć, może masz niepadłość, powinien założyć taki specjalny oddział do niszczenia plakatów z tego, co wiem, 10-tysięcznej. To znaczy, ja nie jestem takiej manifestacji organizacyjnie ciężkie do zrobienia. Ja nie jestem specjalistą od organizowania marszów, ale wiem, że jest coś takiego jak Straż Marszu. Straż Marszu decyduje o tym, jak ten marsz wygląda i może się zwrócić o jako służby takie porządkowe wspierające do policji o wyprowadzenie z marszu za zakłócanie danych tak jest prawo. Najpierw jeszcze ja raz od Marcinia Ciszku, naszego kolegi, organizowaliśmy trochę marszy w Warszawie. Da się zrobić w ten sposób, aby banery, transparenty, które są negatywnie widziane z punktu widzenia organizatora, aby wyeliminować takie marsze, co po prostu może by służba porządkowa podeszła, poprosiła o zdjęcie takiego plakatu, czy też banera, który się zatrzymał. Natomiast zaskoczyły mnie słowa pana z Młodzieży Wszechpolskiej, tak ja już pamiętam, który mówi wprost, bo ja jako nacjonaliści, no to dosyć otwarta i
pomocna deklaracja. Ja tu przypomnę, kolejna odwiedziła do czystotu białej Europy. Europa przez całą swoją historię była różnorodna, kolorowa. Dzięki temu, że taka była, mogła się rozwijać, rozwijać jako najlepszy region. Generalnie na świecie też się na tym wszyscy chcieliby w Europie chcieli funkcjonować. Polska historia też pokazuje, że byliśmy najsilniejszym państwem i najlepiej funkcjonującym wtedy, kiedy mieliśmy wiele kultur, a wiele religii, niż wszyscy mogli tutaj w miarę spokoju ze sobą koegzystować, funkcjonować i rozwijać. Natomiast to, o czym mówimy tutaj, czyli spadkobiercy, tak jakby mam wrażenie, jakby się panowie zamieniali spadkobierców tego ducha komunistycznej Polski, który mówił o tym, że ona ma być jednorodna etnicznie, to on ten okres PRL-u spowodował, że byśmy tutaj wyłącznie my Polacy. Chciałam powiedzieć taką rzecz, że chcę zapytać obojętnie jakiego człowieka, obojętnie jakiego wyznania, jakiego poglądu, Polska w Europie, Europa w Polsce, jego życia zadecydowało inny człowiek, Mówimy nasze środowisko, mówiąc z Tula, tak? To, co widzimy dzisiaj, co dzieje się z państwami owodniętymi multikulturalizmem, te państwa po prostu są rozbudowane, są zdeklarowane właśnie z pandemicznej załogi, co się dzieje, tak? Chociażby mamy do czynienia z islamizacją Europy. No to nawet nic. Natomiast druga sprawa tutaj, próbuje się mi imputować, jakbym ja chciał powiedzieć, że my się odcinamy, my uważamy, że te podejmowanie kwestii etniczności jest złe. Absolutnie. Ja w żaden sposób, ja stwierdziłem tylko fakt, że to był transparent, że to był transparent, nie, że to był transparent uczestników, natomiast ten telefon jest bardzo fajny, ma fajną baterię. W świecie multikulturalizmu nie jest niczym złym, to, że uczestnicy odwołują się również do kwestii związanych z etnicznością, więc proszę tutaj mnie imputować. Absolutnie tego nie stwierdziłem. I mówię, widzimy, co się dzieje w państwach multikulturalistycznych i to jest wielkie. Jedna, bardzo proszę. Czy w takim razie zachowania rasistowskie są odwołaniem się do kwestii etnicznych? Nikt tu nie mówi o rasizmie. Rasizm to jest stwierdzenie, że jedna rasa jest lepsza od drugiej. Natomiast stwierdzenie faktu, że multikulturalizm na wszystkich płaszczyznach jest zły i podkreślenie dzisiaj w czasach poprawności politycznej, która zakazuje mówić w ogóle o kwestiach koloru skóry. Dzisiaj łamanie tego dyskursu i podkreślanie, że również w całościowym podejściu to też
posiada znaczenie, nie jest rasizmem. Nie imputujmy każdemu, kto o tym mówi, rasizmu, bo to jest po prostu i zwyczajnie fałszywe spojrzenie. Dobrze wiemy, co się dzieje w państwach multikulturalistycznej Europy dzisiaj. Jest to droga do zguby. Jest to droga do przepaść. Po prostu i zwyczajnie. Jest to droga do przepaść. Miejmy nadzieję, można się tego spodziewać, myślę, chociaż widzieliśmy, jak wielkie protesty były w momencie, gdy rząd poprzedni i na początku również obecny deklarowali możliwość przyjęcia kwot narzucanych przez Brukselę. Polacy nie pozwolą prowadzić się w taką przepaść, jak narody Okej, chciałem się tutaj odnieść do kilku rzeczy. Nie ma co robić, dzwoni tam, gdzie ktoś się wysłucha, bo do ciebie nie dzwoni, bo chyba ty jej nie słucha. Policja. Nie lubię, a ona mądra nie jest. Zabezpiecza tak, tak jak i był przeprowadzony z panią pani komisarz Binkowski. Nie wnikam tutaj do rady. Dziwne prawo. Tak, no, wóz transmisyjny też nie wpłynął. Zawsze mówi torbę za rękę. Trzymaj, obejmij, nigdy nożem tak, nie odkładaj na bok, bo ty masz błąd niesamowity, że torbę kładziesz. To ktoś idzie ci zabierze, to jest pół sekundy i nawet byś nie wiedział, gdzie to jest. Zawsze stawiałeś na bok. Pełno złodziei jest i żebraków i on zabiorą. Możliwość zapowiedzi reszcie gości, a teraz zapraszam na skrót informacyjny. Tu Polskie Radio 24, niebawem 23.30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Premier Beata Szydło powiedziała w Wieliczce przed rozpoczęciem oratorium Polska dla Świata Solidarni z ofiarami wojny, że Polska otwiera się na wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Koncert zorganizowany był przez Caritas Polska oraz Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szefowa rządu mówiła, że otwarcie na potrzebujących dowodzi tego, że Polacy mają wielkie serca. Miliony ludzi na świecie na tę pomoc dzisiaj czekają. Ci, którzy są ofiarami wojen, ci, którzy cierpią głód, prześladowanie. Naszym obowiązkiem, którzy żyjemy w bezpiecznych państwach, w bezpiecznych miejscach na świecie, którzy mamy spokojne życie, jest pomagać im z całego serca, tak jak potrafimy. Pod hasłem ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie Kościół katolicki w Polsce obchodził 9 dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. W parafiach w całym kraju wierni modlili się o pokój na świecie i o przestrzeganie wolności religijnej. Ruszyły przygotowania do finału Szlachetnej Paczki projektu Stowarzyszenia Wiosna, który ma wspierać ubogie rodziny. Ma to być pomoc mądra, taka, której rodziny rzeczywiście potrzebują. Jak mówi Katarzyna Pejster ze Stowarzyszenia Wiosna, o potrzebach tych z rodzinami rozmawiają wolontariusze. Wolontariusze w tej chwili odwiedzają rodzinę w domach, rozmawiają z tymi rodzinami, no i kwalifikują, bądź nie kwalifikują te rodziny do projektu. A już 18 listopada otwieramy bazę rodzin i każdy człowiek będzie mógł wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i tam kliknąć, wybieram rodzinę, żeby zostać na tej rodzinie darczyńcą i przygotować do tej rodziny paczkę. Paczki trafią do rodzin podczas finału akcji 8 i 9 grudnia. W ubiegłym roku w całej Polsce pomocą w ramach projektu objętych zostało prawie 19 tysięcy rodzin. Średnia wartość paczki wyniosła 2,5 tysiąca złotych. Teraz za granicą w katastrofie kolejowej w Demokratycznej Republice Konga zginęło 8 osób. Taką liczbę podała minister przemysłu wydobywczego w prowincji Lulaba. Jednak rozgłośnia radiowa Organizacji Narodów Zjednoczonych OKAPI poinformowała, że w katastrofie mogły zginąć 33 osoby. Pociąg towarowy przewożący 13 cystern z paliwem, podjeżdżając na wzniesienie, wypadł z toru, stoczył się do wąwozu i stanął w płomieniach. Do zdarzenia doszło na południu kraju w prowincji Katanga, gdzie eksploatuje się bogate złoża surowców naturalnych. Większość ofiar to osoby, które podróżowały pociągiem nielegalnie. I na koniec sport. Drużyna Balian Wielkopolska Szybsko-Gniew wygrała w warszawskiej arenie Ursynów rywalizację o Puchar Polski Ligi Rugby na
Kłuskach, imprezę uznawaną za nieoficjalne mistrzostwa kraju. W finale pokonała zawodników Flying Wings Rzeszów 44-42. Balian oraz Flying Wings zdominowały zmagania w tych rozgrywkach w ostatnich latach. Zespoły mierzyły się w decydującym spotkaniu czwarty raz z rzędu. Poprzednią górą była ekipa z Podkarpacia. W niedzielę trzecie miejsce wywalczyli Four Kings z Warszawy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekazać jakieś argumenty, to proszę o wpisanie do mnie. Chętnie tych argumentów wysłucham. W miarę możliwości w dalszych dyskusjach będę używać. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. W tym roku w sposób szczególny modlimy się za chrześcijan w Erytrei i Jemenie, wyjaśnia Leszek Osieczko z Open Doors. Są to kraje położone daleko stąd, parę tysięcy kilometrów w Afryce i na Półwyspie Arabskim, zdominowane bardzo mocno przez wyznawców islamu, natomiast chrześcijanie, nasi bracia i siostry rzeczywiście cierpią tam wielki ucisk i prześladowanie i z tego powodu potrzebują naszego wsparcia duchowego. Tak jak powiedział założyciel Open Doors, modlitwa nie jest przygotowaniem do samej bitwy, ale samą w sobie jest już bitwą. W związku z tym, jako Kościół chcemy po prostu zachęcać wszystkich wierzących różnych wyznań do tego, żeby pamiętali o swoim duchowym rodzeństwie i przyłączyli się.